Czy pracowałeś w tym miejscu? A czy mam iść tam dalej, głębiej w las? Nie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkie byty, które są w tym miejscu. Witajcie moi kochani na kolejnej paranormalnej przygodzie. Dzisiaj znajdujemy się znowu w Niemczech, w miejscowości Rochlitz. Dlaczego w tej miejscowości? Ponieważ tutaj w 1829 roku zaczęto wydobywać kamień porfiry. My jesteśmy tutaj po to, aby sprawdzić, czy dzieją się tutaj zjawiska paranormalne, czy można coś tutaj zarejestrować. Gdyż okres czasu już jest prawie 200 lat. Nie wiadomo, co się działo po prostu za dawnych czasów i podczas II wojny światowej. Czy zostali tutaj ludzie zabici? Tego nie wiemy. Spróbujemy się dowiedzieć. Oczywiście jak zawsze będziemy robić sesję po polsku. Jeżeli nic się nam nie uda zarejestrować, będziemy też zadawać pytania po niemiecku, tłumacząc jednocześnie na polski. Na pewno zdarzył się tutaj wypadek, ponieważ obok mnie tutaj zaraz, parę kroków dalej, jest pomnik Patryka. Patryk zginął w 2006 roku przez jakiś wypadek. Jaki? Nie wiadomo. Próbujemy się dowiedzieć, czy Patryk jest tutaj nadal z nami, czy może da nam jakieś konkretne informacje. Przejdziemy się po prostu tutaj, tą drogą, do góry. Przejdziemy sobie po paru miejscach, rozłożymy sprzęty i zaczniemy zadawać pytania. Także ja więcej nie przedłużam i idziemy. Zobaczymy, czy coś się uda zarejestrować. Jest fajnie, bo naprawdę są wszędzie ścieżki porobione, także nie trzeba się przez, że tak powiem, żadne chaszcze przeciskać. Na każdym takim kamieniu są po prostu napisy, gdzie można iść. I to po prostu kieruje w dane miejsca, tak? W budynku za dużo nie ma już, jak widzicie. Zostały tylko mury. I to można w sumie powiedzieć, że to z tej skały jest zrobiony ten budynek. Tak. Bo i tu są normalnie skały. I widać oczywiście, że ten budynek po prostu był zrobiony z tych skał. No. Dobrze, my rozkładamy sprzęt. Dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Tego jednego rękoda zostawię dopiero. Oczywiście ci, którzy nie zauważyli, nowy sprzęt, melmeter, wytrywanie pola elektromagnetycznego, REM-pod, wszystko w jednym. Ja sobie to ustawię tutaj, bo ten REM-pod jest dość czuły. Czy jest ktoś tutaj z nami? Czy możesz podejść do któregoś z urządzeń i wpłynąć na nie? Możesz je dotknąć. One ci... zmiana temperatury.
odczytamy. To je odczytamy. Czy jesteś tutaj obok nas? Ta temperatura spada mocno, czy... O, rempot. Zabiało tak chłodem na te... na ręce. Ale zimno, tutaj mi przeszło. No przedtem było 13,4. No. A teraz było 13,9. Czyli temperatura stawka. Ty pracowałeś w tym miejscu. Trzynaście siedem. Rozumiesz nas po polsku? 13,6. Czy rozumiesz nas po polsku? Szarujka cicho. 13,5. Czuję tutaj taki jakby przeciąg. Zimna. Może... podejdź do tego urządzenia, które trzymam w tej dłoni. Podejdź tutaj. Patrz, ty tu Deutsche Sprache? Rozumiesz tylko po niemiecku? Powiem ci, że ta temperatura to się waha. No właśnie. Bo 13,8, no. Za chwilę 13,6, 13,4. To mieliśmy właśnie w domu w Jeleniu to samo. Temperatura spadała i zaniżała, spadała i zaniżała. U góry też jest najważniejsze, te miligauty właśnie. Jeśli tam się coś będzie zmieniać, to znaczy, że coś jest między nami. Czy zmarłeś w tym miejscu? Zimno w ręce mi. Tutaj, gdzie trzymam ta dwójkę, mi jest ten. Mi jest zimno. Kannst du mal dieses Gerät berühren? Was ist in der rechten Hand halte? Czy możesz podejść do urządzenia, które trzymam w prawej dłoni? No cisza na razie. Jedynie rempot. Wenn du da bist, kannst du noch mal das Gerät mit der Antenne berühren. Jeżeli jesteś tutaj, możesz dotknąć tego urządzenia z anteną. Nie bój się. Dziękuję bardzo. Czyli moim zdaniem spróbujemy z plusem. Jednak coś rzeczywiście jest tutaj. Czy jesteś tutaj z nami? Bist du hier bei uns? Czy możesz dotknąć tej piramidy? Kannst du mal die Pyramide anfassen? Pokażę ci, jak ona funkcjonuje. I zeigte, wie die Pyramide funktioniert. Jeśli podejdzie z tej strony, to jest na tak. Jeśli podejdzie z tej strony, jest na nie. Wenn du auf die linke Seite kommst, ist ja grün. Wenn du auf die rechte Seite gehst, ist nein, rot. Ist hier jemand? Jest ktoś tutaj z nami? Ist hier jemand, der hier gearbeitet hat? Czy jest ktoś tutaj, kto pracował? Tutaj. Ale jest na pytanie, że tutaj pracował. Bist du hier gestorben?
Czy zmarłeś tutaj, w tym miejscu? Ja, Grün, Nein, Rot. Może się bardziej oddalimy, może rzeczywiście ktoś chce się... Oj, tak powiem, z nami komunikować. Jak temperatura? 13,6. Jest, lód. Czyli coś się przetacza tutaj. I tak. Jest tak? Tak. Tak i nie. No widzisz? Czyli coś się przetacza tutaj, po prostu ktoś przechodzi. No ale nie utrywajmy się, to jest las. I oni mogą błąkać się po tym lesie. Czy rozumiesz po polsku? Czy rozumiesz polski język? Verstehst du nur Deutsch? Czy rozumiesz tylko po niemiecku? Willst du mit uns reden? Czy chcesz z nami rozmawiać? Ale wiesz co ci powiem? Te gałęzie tutaj zauważyłem. W ogóle, no jest taki lekki wiatrek, ale te tak mocno jakby troszkę ten się bujały. Bist du ein Mann? Wenn ja, dann berühre bitte das Gerät. Bist du eine Frau? Jesteś kobietą? Czy mamy opuścić to miejsce? Sollen wir diesen Ort verlassen? Tu jest zmiana temperatury, ale może być rzeczywiście, jak to jest leciutka zmiana temperatury, bo się oczywiście zmiana noc robi i rzeczywiście jakiś spadek temperatury może być. Wiesz co, ja może znowu wejdę do środka. Tak. Patrz, widzisz? Masz być w środku. Ej. To jest... I nie. I nie. Patrz. No to jest nienormalne, nie? No dobrze, jestem w środku. Czy teraz ze mną porozmawiasz? Wiesz, to mit mir jetzt reden? A może to coś jest w środku? I może bardziej byś chciało, żebyśmy tutaj w środku byli. Tylko jak odeszłem z tego miejsca i weszłem tutaj do środka, to flut zaczął reagować. Najpierw zielony, potem czerwony. I teraz pytanie, czy to coś jest tutaj w środku i chce tutaj z nami kontaktu i nas tutaj po prostu kieruje. Jesteś tutaj z nami, czy nie? Bist du hier drinne? In diesem Raum? Ja, grün, nein, rot. Tak, zielone, nie czerwone. Bist du hier glücklich an diesem Ort? Ja? Czemu tam się światło świeci? Nie, tam ktoś szedł. Tam widziałem kogoś.
A chcesz porozmawiać jednak ze mną? Stop, muszę mi trochę światło. Ja mam wrażenie, że to coś się przechadza, albo coś nas wprowadzi do środka. Jeszcze mam jeden pomysł. Zostaniemy tutaj w środku. No. A fluxa damy na ścieżkę. No. Dobra. Z powodu braku kontaktu na fluxie w pomieszczeniu postanowiliśmy umieścić go przed budynkiem. Jednak i tam flux milczał. Jeżeli jesteś tam, na dole, to wpłyń na urządzenie. Wenn du da unten bist, berühr mal bitte das Gerät wieder. Was so blau leuchtet. Jeżeli mamy opuścić to miejsce, proszę zapal jakieś urządzenie. Ty, ale to było teraz dziwne. Co? Jak zadawałeś pytanie, to takie takie słyszałem z tej strony. Tutaj przy oknie gdzieś. Nie mówię, to coś krąży. To coś krąży po prostu po tym budynku. Ciągle spadek temperatury. Zobaczmy jaki. 13,2. Dobrze. Znaczy my będziemy odchodzić z tego miejsca. Proszę, zostań gdzie jesteś. Nie podążaj za nami, bo nie masz takiego prawa. Tu jest twoje miejsce i tutaj nadal przebywasz. Also bitte bleib hier an diesem Ort. Wir gehen jetzt, wir lassen dich jetzt in Ruhe. Wir kommen auch nie wieder. Das ist dein Ort. Hier lebst du weiter. Auf Wiedersehen. So. No, więc moi kochani, tutaj na razie nie ma nic takiego paranormalnego. Flut się parę razy odpalał do momentu, jak po prostu wchodziłem do pomieszczenia. Na nie, potem na tak, albo na tak i na nie, tak jakby coś się po prostu przechadzało tutaj. My udajemy się do następnego miejsca. Widzimy się później. My udajemy się na następne miejsce. Udajemy się w sumie na takie skały, gdzie no prawdopodobnie tam było chyba najwięcej wydobywanych tych kamieni. Tam sobie rozłożymy sprzęt. Tutaj widzicie, proszę Państwo, moi mili, pozostałości właśnie po tych wykopaliskach, przepraszam, skały. I jak widzicie, one są bardzo, bardzo głębokie. Pokaż tam, Maciu. Także no nie wiadomo tutaj, czy ktoś tutaj nie popełnił jakiegoś samobójstwa, nie skoczył z góry. No wszystko możliwe. Dobrze. Także jeden rempot, drugi rempot, trzeci rempot jest tam przy płocie. Fluxa rozstawiliśmy przed rempodem. Maciu, jeszcze odpali misia. Miszka może być dał na schody, co? No można. Albo tutaj na kamieniu. Mam jak... O, działa. Dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkie byty, które są w tym miejscu. Ja nazywam się Joachim. I ze mną jest Max.
Pierwsze pytanie, czy rozumiecie nas po polsku? Coś u góry puchnęło. Czy jest tutaj ktoś z nami? Ist hier jemand anwesend? Tak. Jest. Mamy to. Z tyłu masz urządzenie z antenką. Jeśli je dotkniesz, to ci krzywdy nie zrobi. Z tyłu masz misia. Masz też misia, którego jak dotkniesz gdziekolwiek, on się wtedy zaświeci. Będziemy wiedzieć, że jest. Jest, 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 jest. A ja to chyba miałem ten, taka dwójce ten. Miałeś? Chyba tak, no. Tutaj na ławce też jest rembot. Jak się zbliżysz, też ci nic się nie stanie. No i oczywiście z tyłu. I z tyłu też jest rembot, też go możesz dotknąć. Czy pracowałeś w tym miejscu? Czy zmarłeś w tym miejscu? Coś się przechadza. Czy są tutaj kobiety? Sind ja auch Frau anwesend? Sind hier Kinder anwesend? Czy są tutaj dzieci? Czy rozumiecie nas po polsku? Czy rozumiecie polski język? Versteht ihr nur... Teraz pytanie, czy rozumie po polsku? Jeśli rozumiesz po polsku, to podejdź do tej piramidy. Wpłyń na tą piramidę, dotknij ją, jeżeli rozumiesz po polsku. Czy zginął ktoś tutaj, w tym miejscu? Hat sich hier jemand umgebracht? Hat hier sich jemand ein selbst ermordet? Ktoś się prawdopodobnie zabił tutaj sam. Samobójca. Bist du von dem... von der Hof gesprungen? Czy skoczyłeś z tego, z tej skały na dół? Ciekawe. Czy możesz podejść i dotknąć misia? Podejdź, podejdź do tego misia, dotknij go.
Nie obawiaj się, on ci krzywdy nie zrobi. Pomimo zadawaniu bardzo konkretnych pytań, Flutz milczał. Jedyną oznaką aktywności i odpowiedzi na pytanie był położony w oddali rempot, który wydawał bardzo konkretne odpowiedzi na zadawane pytania. Czy wiecie, że nie żyjecie? Wisst ihr, dass ihr tot seid? To jest odpowiedź. Wiedzą, że nie żyją. Braucht ihr Hilfe? Potrzebujecie pomocy? Nie ma odpowiedzi. Czy jesteście szczęśliwi w tym miejscu? Seid ihr glücklich an diesem Ort? Dziękujemy bardzo. Danke schön. Ciekawie, to jakby z każdej strony nas otoczyli, tak mi się wydaje. Dobrze, w takim bądź razie zostaniemy tutaj sami. Ja przychodzę w pokoju. Nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Chcę tylko porozmawiać. I... dać... i po prostu się dowiedzieć, co tutaj się działo. Maciu tam poszedł sam, nadrywał swoją, nadrywa małą kamerką GoPro, wziął ta dwójkę. A ja tutaj spróbuję jeszcze trochę porozmawiać. Czy chcecie z nami porozmawiać jeszcze? Czy macie ochotę? Habt ihr hier hart gearbeitet? Czy pracowaliście tutaj bardzo ciężko? Czy zdarzały się tutaj wypadki? Po zadaniu pytania, czy zdarzały się tutaj wypadki? W tle było słychać odgłos wybuchu, jakie towarzyszą w kopalniach, i od razu odpalił się rempot, który był potwierdzeniem. Bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Danke schön. Czy jesteście szczęśliwi w tym miejscu? Cisza, spokój. Jest, Flutz, tak. Są szczęśliwi. Dobrze. Czyli jak są szczęśliwi, to nie będziemy próbować żadnych modlitw ani nic, ponieważ to i tak do niczego po prostu nie doprowadzi. Na razie cisza. Albo coś za matcem podążało. Ten rempo, co tam z tyłu, już w ogóle nie reaguje. Czyli tak jakby po prostu coś może za nim podążyło. Zobaczymy, co tam Max zarejestruje. A u mnie od czasu do czasu coś się po prostu odpala.
Ale tak, jest kompletna cisza. Niestety kontakt zanikł. Szereg pytań bez odpowiedzi, tylko głucha cisza, która towarzyszyła mi w badaniach. I co, Maciu? Nie, jest cisza. Cisza, nie? Ja miałem jeszcze teraz przed chwilą misia. A przed chwilą miałem, ja się pytałem, czy są tutaj szczęśliwi w tym miejscu. Odpowiedziało, że tak. I teraz się jeszcze rępot odezwał. Także od czasu do czasu się rępot zapalił. No. Ale tamten już w ogóle. Albo po prostu uciekło przed tobą, albo po prostu coś podążyło za tobą. Jakaś aktywność jest, ale no nie za duża, nie za duża. Zrobimy tutaj z Matcem ślepą sesję na chwilę. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś polskie odpowiedzi będą. Jestem ciekaw. Teraz będziesz chciał z wami się skomunikować poprzez urządzenie, do którego możecie przemówić. Der Matz wird jetzt ein Gerät anmachen, was euch erlaubt, mit Matz zu reden. Dobrze, czy jest ktoś tutaj z nami? Ist hier jemand da? Mit uns? Czy są tutaj byli pracownicy tej kopalni? Czy zmarliście w tym miejscu? Czy wasze ciała leżą tutaj, pod ziemią? Czy rozumiecie to, co mówimy do was po polsku? Czy rozumiecie polski język? Versteht ihr nur deutsche Sprache? Czy możecie wpłynąć na jakieś urządzenie? Czy możecie dotknąć jakiegoś urządzenia? Czy wiecie, że nie żyjecie? Mimo usilnych pytań podczas ślepej sesji nie padła żadna konkretna odpowiedź. Postanowiłem przerwać badanie. Nie. Dobra. To nie ma sensu. Nie ma sensu, Mat. Zero odpowiedzi. Nie, w ogóle nic nie było. No. No. Pójdziemy teraz, z racji tego, że tutaj już się naprawdę mało dzieje, idziemy jeszcze na ten krzyż, na krzyż upamiętniający śmierć Patryka, który prawdopodobnie zginął tam w wypadku nie wiadomo jakim. Może uda nam się nawiązać z nim kontakt. Moi widzowie, jesteśmy prawie na końcu naszych badań.
jest tutaj pomnik upamiętniający śmierć Patryka. Patryk Kundze w wieku 23 lat zginął 23 kwietnia 2006 roku. Teraz pytanie, czy po prostu jego ciało tu jest pochowane, czy po prostu znaleźli ciało, czy po prostu jest to tylko pomnik, jakby po prostu tutaj upamiętniający, że tutaj zginął ktoś. My nie będziemy się nigdzie gdzieś dalej oddalać. Po prostu zostawimy tutaj K2 i tą K2, żeby nic nie zniszczyć. Podłożymy przy tym pomniku. Czy jest ktoś tutaj z nami? Miałeś teraz skoki? Co mi się wydawało? Właśnie wcześniej, jak miałem kamerę, też mi się wydawało, że miałem tutaj. Patryku, czy ty jesteś tutaj z nami teraz? O, jest. Miałeś skok? Tak, było. No, co ty gadasz? No, tutaj, na pierwszą tam. Patryk, jesteś tutaj z nami? Podejdź, nie bój się. Komm zu uns, Patryk. O, było. O, jest, są skoki. To już jest. Podejdź, coś. Nie bój się mnie. Ja i Joachim nic ci nie zrobimy. Chcemy tylko porozmawiać. Patryk, czy straciłeś tutaj życie? Patryk, hast du hier dein Leben verloren? No ciekawe, nie? Ani rempot, ani flut. Dziwne. A teraz znowu jest na odwrót, nie? K2 zaczyna działać. A jest plus, jest. Dobra, to... Dziękuję za odpowiedź. Danke für die Antwort, Patryk. I znowu plus. I teraz pytanie, czy to są owady, które przelatują? Czy rzeczywiście coś wpływa na to? Zobaczymy jeszcze raz. No nie, nic. Patryk, was tu das? Patryk, to ty teraz byłeś? Aha, damy tą latarkę. Tak, to był Patryk, patrz. Co ty gadasz? Tak, jest. Ja pierdziele. Jest, tak. Siu, ale mam ciary. Ja wiedziałem, że tutaj coś będzie. A może... Słuchaj. Jest jeszcze druga teoria. A może to coś kieruje cię w jakieś miejsce, żeby ci się coś stało. Ale zaraz mnie ciary przeszły. Weź takich rzeczy nie mów, stary. Nie. Teraz właśnie tak sobie pomyślałem. To jest to coś, co może prowadzić, nie gdzie on po prostu zginął, tylko ktoś cię może prowadzić, żebyś ty też sobie coś zrobił. Takie spostrzeżenie. No. Stary. Nie, to znaczy to... Wiesz, no wiadomo, ty to inaczej odczuwasz, ale ja to mówię, wiesz, takim teraz sobie tak pomyślałem. Nie no, w sumie dobrze myślisz. No. A czy mam iść tam dalej, głębiej w nie, las? Nie. Nie. A co było na pytanie? Czy mam iść tam głębiej w las? Nie. No widzisz? Czyli jednak coś cię chroni bardziej. Czyli może jest to coś, co tutaj cię chroni, a tam jakby cię ciągło. Patryk,
Jesteś tutaj jeszcze? Jak jesteś, to... Jest. Było. Jak jesteś, to wpłyń na to urządzenie tutaj, które trzymam w ręce. Dotknij je. Czy jesteś tutaj za płotem? O. Jest, no. Czy możesz mocniej odpalić urządzenie? Troszkę mocniej. Mocniej. Kannst du das Gerät mehr anfassen? Bis zum Rot. Dawaj. Patryk, pokaż, że tu jesteś. A może też tego misia bardziej koło siebie? Może się boisz koło tego drzewa? Więc Patryk, jeżeli jesteś tutaj z nami i chciałbyś się pożegnać, to masz teraz do tego prawo. Dotknij jakiegoś urządzenia i jeśli tylko to zrobisz, my od razu pakujemy sprzęt i będziemy kończyć. Dotknij czegokolwiek. Patryk, wir werden jetzt den Ort verlassen. Bitte berühre eins von den Geräten und ich verspreche dir, dass wir hier diesen Ort gleich verlassen. Ich verspreche dir gleich. Dziwne, no. Patryk, eine letzte Chance. Ostatnia szansa, Patryk. Misiek. No, mam. Mamy to. Dobrze, Patryk. Dziękuję ci bardzo za to, że zrobiłeś teraz, że dotknąłeś misia. Tak jak obiecałem, będziemy odchodzić z tego miejsca. Proszę, zostań tutaj, gdzie jesteś. My ci już krzywdy nie zrobimy. Pozostań tutaj. Może jeszcze zadam ci jedno pytanie. Czy potrzebujesz modlitwy? Czy chcesz, abyśmy się za ciebie pomodlili? Nie. Nie. No. Nie. Dobra, nie będziemy tutaj już dręczyć, bo coś na pewno jest. A może rzeczywiście sam Patryk nie chce, abyśmy po prostu... Może Patryk po prostu sam nie chce odejść. Chce tutaj zostać mimo tej swojej tragedii, jaka mu się przydarzyła, że zginął w tym miejscu i... No po prostu może mu tutaj już teraz jest dobrze. Nie wiemy, czy w ogóle ciało zostało znalezione, czy ciało zostało wydobyte. Lecz jak to mówią, nagła tragedia człowieka rozrywa ciało i duszę. I dusza jest po prostu potem zabłąkana, po prostu nie wie, co się dzieje. Także, Patryk, dziękujemy ci za odpowiedzi, jeśli ty to byłeś. Wir danken dir für die Antworten. Wir werden den Ort jetzt verlassen. My opuścimy teraz to miejsce. Proszę, pozostań w tym miejscu. Nie podążaj za nami. Nie masz takiego prawa. Tu jest twoje miejsce, to jest twój rejon. Patryk, das ist dein Platz hier. Du lebst hier weiter. Wir gehen jetzt nach Hause. Bitte verfolg uns nicht, du hast kein Recht dazu. Ich hoffe, du hast das verstanden. Myślę, że zrozumiałeś to. I wszystkie inne byty tak samo. Nie podążajcie za nami. Ani za mną, ani za Marstem. Więc, jeżeli chcesz się jeszcze ostatni raz pożegnać, to możesz to jeszcze ostatni raz zrobić. Damy ci ostatnią szansę, ostatnią chwilę, żebyś dotknął jakieś urządzenie jako pożegnanie.
Dankeschön. Czyli się z nami pożegnał. Dankeschön für deine Antwort. Wir lassen dich jetzt in Ruhe, Frieden hier. Und auf nimmer Wiedersehen. No, dobra. Tutaj kończy się nasza paranormalna wyprawa w tych oto pięknych, że tak powiem, skałach, pięknych wydobyć kamieni. Co można powiedzieć? No są tutaj jakieś dusze, są tutaj dusze pracowników, są tutaj prawdopodobnie też dusze ludzi, którzy prawdopodobnie popełnili samobójstwo nawet, ale największą aktywność mieliśmy jednak przy pomniku Patryka. Tam prawdopodobnie rozmawiał z nami Patryk i wywnioskowaliśmy z tego, że prawdopodobnie coś martwa ciągło do lasu i jakby dość chciało po prostu może przyciągnąć w to miejsce, które on się kiedyś zabił. Nie wiemy, czy po prostu tam się ten wypadek spowodował. I no moim zdaniem jest to ciekawa teoria, może to być ciekawa teoria. Lecz na pytanie, czy mamy iść do lasu, padło, że nie. Czyli jednak coś nas jakby chroniło. Czy jest tutaj więcej bytów w tym miejscu koło Patryka? Tego nie wiemy, tego nie możemy odpowiedzieć. Lecz aktywność tutaj była największa. Myślę, że miejsce w jakim stopniu jest nawiedzone w tych paru punktach. Jakieś tam anomalia i jakieś tam po prostu urządzenia się odpalały. Ale ogólnie powiem tak, stwierdziliśmy z Matcem, że las nie jest jakoś tak straszny, jak to bywa w innych lasach, że się czujesz obserwowany, że czujesz się, nie wiem, niekomfortowo. Wiadomo, na zwierzęta trzeba uważać, lecz wszystko inne było naprawdę na spokojnie. Ale dobrze, nie przedłużając, jeśli podobał wam się ten film, może króciutki, może nie, zostawcie oczywiście znowu suba, łapkę w górę i komentujcie, bo to jest też najważniejsze. Komentujcie, nawet negatywy, pozytywy, wszystko przyjmiemy na klatę. Ja się z wami żegnam, zawijamy się do domu, a wy się trzymajcie i do następnego razu.